jest zaprojektowana w celu ochrony przed smogiem. Nie było nawet na opakowaniu nic wspomniane o smogu. Jest ona po prostu taką maską ogólną, tak naprawdę ona chyba przede wszystkim wspominała o matkach z dziećmi. Jestem z powrotem w Kuala Lumpur, no i tutaj już chyba nie trzeba zgadywać, czy widać smog w kamerze, czy go nie widać. Bardzo duża warstwa smogu nad lotniskiem w Kuala Lumpur. Smog dotarł do Singapuru, jest niesamowicie duszno i całe miasto jest zadymione. Nie da się oddychać bez wdychania tego dymu. Jest naprawdę kiepsko. Wskaźniki zanieczyszczenia powietrza osiągnęły naprawdę już wartości niemalże niebezpieczne dla zdrowia, aczkolwiek co to oznacza dla Singapurczyków i jak oni na to reagują, będę chciał wam zaraz trochę więcej o tym pokazać, dlatego wyruszam w miasto z moją maską, no i zobaczymy, jak Singapur reaguje na taką jakość powietrza. Popatrzcie sami. Widoczność jest około 5 km w linii prostej. Normalnie jest to około 20 km. Normalnie stąd widać Indonezję tam za tymi budynkami. W tej chwili ledwo widzę ten diabelski młyn singapurski, który de facto normalnie jest na pierwszym planie. Więc nie wiem, na ile mocno jest to widać, ale jest naprawdę kiepsko, tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli chodzi o smog. No i chciałem wam pokazać, tak jak mówiłem, jak Singapur reaguje na smog. Ale może nawet trochę więcej najpierw o samym smogu i o jego poziomach bezpieczeństwa czy niebezpieczeństwa. No i ogólnie na tym, jak można się przed tym chronić. Tak więc po pierwsze, tak jak wspomniałem, smog przede wszystkim pochodzi z Sumatry i z Borneo. Aczkolwiek tutaj on dociera przede wszystkim z Sumatry, tam gdzie byłem, tak okolice Medan czy też południowa Sumatra, bo południowa Sumatra jest mimo wszystko bliżej z Singapuru czy Malezji. No i tam po prostu wypalają lasy w celu zasiedlenia plantacji oleju palmowego, który tak naprawdę przyniesie Indonezji pieniądze, tak? Dlatego, tak jak też wspomniałem, rząd malezyjski czy nawet singapurski kilka lat temu ubiegali się do Indonezji o zaprzestanie tego, aczkolwiek Indonezja nie jest w stanie sobie z tym oficjalnie radzić. Nieoficjalnie chodzi o kasę, tak? No i teraz chciałem wam pokazać, jak Singapur reaguje na smog. Tak naprawdę jestem jedną osobą na około na 200, która nosi maskę, czyli tak naprawdę praktycznie nikt nie nosi. Ludzie, tak widzicie, targują, handlują się, czują weekend,
smogiem. Nie przejmuje ich to zupełnie. Tutaj mamy pierwszego klienta z maską. Zaraz zobaczymy, dzieciak tutaj z prawej idzie z maseczką, więc mamy pierwszego klienta, tak mówię, na około może 200 osób, które już się tutaj znalazły. Prawda jest taka, że oczywiście są mniej i bardziej niebezpieczne poziomy tego smogu, więc na chwilę obecną Singapur mierzy to w różnych jakichś tam wskaźnikach, ale taki wskaźnik chyba najbardziej popularny jest tak zwany PSI chyba, czyli on się nazywa tam Pollution Safety Index, coś w tym stylu. No i on ma taką po prostu wartość 100 czy 101, która jest taką wartością graniczną, która określa, że smog jest niebezpieczny. Tak więc dzisiaj rano w jakichś częściach Singapuru notowano wskaźnik 99, czyli no tuż pod granicą tego 101, tak? Więc moim wytłumaczeniem będzie takie, że prawdopodobnie Singapurczycy są trochę tacy zero-jedynkowi, tak? Czyli nie osiągnęło niebezpiecznej wartości, nie osiągnęło tego 101, no to po co? No to nie jest niebezpieczne. Dopiero jak osiągnie 101, to wtedy dopiero to będzie niebezpieczne dla zdrowia, tak? Czyli jak jest 99 w skali, która przy 101 już wskazuje na poziomy niebezpieczne dla zdrowia, no to jeszcze jest okej, tak? Więc naprawdę z jednej strony oczywiście nie chcę, żeby to osiągnęło 101, ale z drugiej naprawdę ciekawe by było zobaczyć, co się stanie, jeżeli na przykład jutro ogłoszą to 101, czyli jak Singapur właśnie zareaguje, bo tak jak widzimy w tej chwili, jest to takie centrum handlowe, tak wspomniałem, ulica Bugis, która tak widzimy jest niemalże zupełnie na zewnątrz. No i po prostu nikt nie nosi masek, no nikt nie nosi masek. Zobaczyłem jednego dzieciaka, myślałem, że to będzie 1 na 200 osób, ale w tej chwili rozrzedam moją statystykę do przynajmniej 1 na 300. No i ona się dalej idzie w kierunku rozrzedzenia. Wcześniej w metrze widziałem może jedną, dwie osoby noszące maski, ale może bardziej ze względu na chorobę niż na smog. Może to, co ja robię, też jest głupie, może te maski nie zdarają. No i prawda jest taka, że tą maskę, którą mam na sobie, fakt, ona nie jest zaprojektowana dla smogu. Nie jest zaprojektowana w celu ochrony przed smogiem, nie było nawet na opakowaniu nic wspomniane o smogu. Jest ona po prostu taką maską ogólną, tak naprawdę ona chyba przede wszystkim wspominała o matkach z dziećmi i ona była taka dostosowana do hijabu, czyli do tej chusty, które muzułmanki noszą na głowie. No więc to jest też prawdą, że możliwe, że rzeczywiście to mi aż tyle nie pomaga, no ale mogę wam coś powiedzieć z tego, co odczuwam. No przede wszystkim nie wdycham tego smogu. No. Przy każdym wdechu czuć smog. Przy każdym wdechu czuć, że się wdycha po prostu takie, no taki, nie wiem, zapach popiołu. To jest inny trochę zapach niż taki zapach z takiego uniska, ale po prostu to czuć przy każdym wdechu. Z tą maską nie czuję. Więc to choćby dlatego wydaje mi się, że warto mieć maskę. Przed chwilą zamówiłem przejazd aplikacją Grab, czyli tym odpowiednikiem Ubera, po prostu aplikacją do przewozów prywatnych. No i pierwsze pytanie zaraz po wejściu do auta. Kierowca się pyta, czy jestem doktorem, tak? W odniesieniu do mojej maski. A ja mówię, nie jestem doktorem, przecież widzisz, co jest na zewnątrz, tak? Więc on twierdzi, że widzi, wiadomo, z auta to jest trochę inaczej, ale pytam się, dlaczego ludzie nie noszą masek, no bo przecież jest naprawdę nieprzyjemnie, tak? Tak więc on potwierdził moją teorię. Po prostu dla ludzi jeszcze to nie jest źle, nie jest jeszcze niebezpiecznie. A dlaczego nie jest niebezpiecznie? No na pewno dlatego, że po prostu rząd nie powiedział, że jest niebezpiecznie, tak? Więc no to naprawdę odzwierciedla sporo, jeżeli chodzi o w ogóle sposób myślenia Singapurczyków. To po prostu, jeżeli rząd nie mówi, że coś jest złe, coś jest niedobre, także że jest niebezpiecznie, no to oni po prostu nie są tego świadomi, tak? Więc jeżeli po prostu rząd ustalił, że wskaźnik 101 ustala próg, że to jest niebezpieczne dla zdrowia, no i tak mówię, jest 99, 98 czy 90, no to dla nich to nie jest niebezpieczne dla zdrowia. Tak więc nie patrzą na to, że jest naprawdę nieprzyjemnie, że wdychać to z każdym oddechem, że naprawdę no jest po prostu pogoda
nieciekawa, no po prostu nie chce się być na zewnątrz, bo z tą maską jest gorąco, bez maski jest duszno. Wdycha się ten smog, no jest naprawdę nieciekawe. Jeżeli po prostu przyjechalibyście tutaj teraz jako turyści, no to chcielibyście uciekać z tego miejsca, no bądźmy szczerzy, no jest po prostu dramat. Premier powinien wyjść do ludzi, pierwsza rzecz i po prostu mówić, jak się z tym zabezpieczyć. Co robić, z czego to wynika, co oni robią, żeby pomóc ludziom, a to co się dzieje, to jest to, że wszyscy udają, że wszystko jest fajnie. Może trochę mniej ludzi jest, jestem w dzielnicy Little India teraz i ogólnie tutaj przeważnie weekendy jest tłoczno, więc może trochę mniej ludzi wyszło, ale de facto naprawdę no na oko to jest nawet nie na jedna na 200 osób, tylko jedna na 400-500 osób, która ma maskę. Grupa społeczna, którą widziałem, że rzeczywiście ubierają maski, to są ci kierowcy, którzy dowożą jedzenie. To takich już kilku widziałem, kilkoro dzieci. Jednego gościa z taką naprawdę profesjonalną maską, nie tą, nie taką co ja mam. No i tyle, tak więc jest to naprawdę dziwne. No a poza tym, chciałbym powiedzieć, że to nie jest, że to jakieś tam globalne ocieplenie, czy to dopiero teraz się zaczęło pierwszy raz, to już od lat jest. Tak naprawdę w 2015 roku, kiedy ja się przyprowadziłem do Azji, to kilka miesięcy właśnie po tym, w okolicach października, był taki jeden dzień, że po prostu indeksy wyrzuciły tak spore zanieczyszczenie, że zamknęli szkoły, tak? No i wtedy dopiero Singapur się do Indonezji odniósł, że to nie jest niedobre i tak dalej. Ale tak naprawdę od tego czasu siedzą cicho. Zakładam, że firmy singapurskie mają też kapitał wmoczony mocno w Indonezji, tak samo jak malezyjskie. Ale malezyjski rząd, żeby wiadomo, trochę populizmu zrobić, to przynajmniej oficjalnie zażalił się do prezydenta Indonezji. No więc Singapur po prostu siedzi cicho, wydaje, że wszystko jest fajnie, a ludzie po prostu no szkodzą sobie na zdrowiu i mówię, tak naprawdę najgorsze jest to, że rodzice nawet nie dają tych masek dzieciom, no to już dla mnie jest po prostu dramat, tak więc brak słów. No jest teraz pytanie, dlaczego ja się spędzam w oborze, skoro jest tak nieprzyjemnie i zanieczyszczenie powietrza jest naprawdę spore. No przede wszystkim dla was, żeby wam pokazać to zanieczyszczenie, a także dlatego, że napotkałem się na ciekawą rzecz, tak zwany curry fiesta. No i to jest po prostu taki festiwal curry, czyli chcą tutaj pokazać 200 rodzajów curry z całego świata. No i tak to tutaj wygląda. Tak jak widać, jest bardzo. So for all those serving non-vegetarians, so sorry, I'm not able to taste, but I'm sure it tastes. Nie jest przyjemnie tutaj jeść, aczkolwiek nie wiem, czy to nawet nie jest za darmo. Wydaje się, że to chyba rozdają za darmo. Więc no dobra, może jednak skosztujemy. Aczkolwiek no jest niesamowicie dużo tego wszystkiego. Jest tyle rodzajów, że można by zwariować. No i zobaczmy, czy nam coś ciekawego powiedzą o tych rodzajach. Wszyscy zapraszają do skosztowania ich curry. No jest, tak to wygląda. Spróbuję się coś dowiedzieć więcej o jakichś pojedynczych rodzajach tego curry. No i wtedy do was wrócę. So it has got to be a few seconds. Więc tak to się wszystko tutaj zaczyna. Najpierw się bierze talerzyk, nakładają ryżu. No i Al Capone's Private Limited. Al Capone's Private Limited. Czyli ogólnie jest za darmo, czyli nic się nie płaci, na to chodzi. Bierze się po prostu ten ryż, no i potem się wybiera te kary. We would like to stress that it's an alphabetical order. Do you still have that? So all the onion letters, finish. Please come to the front. Alphabetical order. Widać, niektóre so we are now doing all the A's. Skończone. Hamburg biryani. Trzeba próbować coś, co zostało. Akshaya Fusion. Troszkę się spóźniłem, ale no też sobie mogę tylko wyobrazić, jak to tutaj wcześniej wyglądało, skoro teraz jest tak nadal gęsto i tłoczno i duszno.
Na razie tak naprawdę na moim talerzu jedynie jest ryż biały, nawet nie ten ryż basmati, taki długi ryż. We're doing all the A's right now, all the A's followed by the B's. Więc no, no nic, poczekajmy. A Safira Restaurant. Dzięki. Thank you. Please make some space for those who are coming up. Can I, just by the size, pierwsza zdobycz, bardzo skromna. Ale fajnie wyglądało to z kokosa, czyli zakładam, że jakimś tam smaku kokosowym. Tutaj pani z boku jest bardzo agresywna. Nie daje mi stać. Yes, can. Yes. W końcu jakieś z kurczakiem, w końcu coś, co można zjeść. No i tu mamy zielone curry, czy jest to naprawdę tajską przyprawą, zapytam się. Unloved restaurants. Is it a... A gentle reminder, we're doing all the A's now. Yeah. So all the B's be on standby. All the rest of the A's and all the B's be on standby. Curry, jedna z moich ulubionych potraw. Assam Association Singapore. No więc mamy już jakieś tam zdobycze, więc tak wygląda zielone curry, chicken curry, to jest bardzo takie najbardziej tak naprawdę typowe curry. W Singapurze chicken curry to jest po prostu curry z kurczakiem, z takim żółtym sosem. Tutaj mamy takie chrupiące przekąski, które są często dodawane. No i tyle. Wydaje mi się, że to jest to, co mogę tutaj zdobyć bez jakiejś tam, bez poświęcania swojego zdrowia czy bezpieczeństwa. No więc powoli już opuszczam to miejsce. Zjadłem całkiem dobre, oprócz tego zielonego curry. To zielone curry to po prostu zabarwione. Było coś zabarwione farbami koloru zielonego, tak więc trochę niejadane. Ale reszta była naprawdę dobra. Szczególnie to co wyszło z kokosa. I tam była taka kreweteczka mała, fajna. Więc bardzo delikatna. No a tutaj po prostu rozdają takie nagrody wszystkim chyba firmom, które tutaj uczestniczyły w tym. No więc są jakieś takie media, które są takie mniej mainstreamowe niż mój kanał, ale prawdopodobnie gdzieś tam możecie je znaleźć. No więc tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o festiwal curry. Curry Fiesta, 200 rodzajów curry, Singapur, darmowe jedzenie, Little India. Więc można było się najeść za darmo, no, zawsze coś dobrego. Szczególnie jeżeli no, mamy niemalże niebezpieczne wskaźniki powietrza na dworze. No i trzeba się poświęcić, żeby tu przyjść, więc może planowali coś tam kasować za to jedzenie, ale w ramach kompensacji za warunki, trudne warunki atmosferyczne, które utrudniają dojście na ten festiwal, może zdecydowali się rozdawać talerze za darmo. Moja teoria na pewno prawdziwa.